Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Gosia i jej ogródek. Dzisiaj Wam pokażę, nie mój ogródek, ale że jest coś interesującego, więc postanowiłam Wam nagrać filmik. Więc tak, tutaj jestem w takim ogródku, gdzie zajmuję się żółwiami. To jest ich basen, gdzie sobie pływają, potem sobie, o widzicie, tak sobie kamyki im ustawiamy, żeby sobie jak będą chciały, żeby sobie mogły wyjść na zewnątrz i poopalać się na słońcu, bo żółwie wodne rosną tylko i wyłącznie na wakacjach. Czy w sensie, że po prostu w oczach, naprawdę w oczach rosną, jedzą i wylegują się na słońcu, nic poza tym, i rosną w oczach dosłownie. To jest kilka odmian tutaj tych żółwi. Widać po ich skorupach, że są inne. Na przykład ten, o tutaj nie wiem, czy widzicie, jest inny całkowicie od tego, co tutaj się tutaj wydrapuje. I tam jest jeszcze kilka ładnych. Teraz wymieniamy wodę w tym basenie. Będę Wam pokazywać też, jak... O, tutaj jest następny, wygląda. Też jest inny, widzicie? Będę Wam pokazywać, co one jedzą. Ja się nimi zajmuję, tylko ja się nimi zajmuję w sumie. Ja je karmię, ja im wodę wymieniam. Ja sprawdzam, czy wszystko jest ok. One tutaj mniej więcej w kwietniu, opatrzcie, nie wiem, czy widać z daleka, jak zasuwa tam w ogródku jeden żółw. One mniej więcej w lutym, w kwietniu jajka składają w tym ogródku. A ja tak pod koniec wiosny chodzę po ogródku codziennie i zbieram już wyklute żółwiki, malutkie, malusieńkie. Później Wam pokażę, zrobię Wam drugi filmik z tymi malutkimi żółwikami, bo je trzymamy w innym, tak jakby akwarium, w takiej, no nie, nazwijmy to akwarium, takie po prostu taka jakby miska, bo te żółwie to są żółwie mięsożerne w sumie i one potrafią zjeść nawet małego żółwika, więc nie mogą tutaj być razem. Dopóki żółwik nie będzie miał jakieś 2-3 latka, nie można go do tego dużego basenu tutaj do nich dać. Więc trzymamy je oddzielnie. O, tutaj jak zasuwa sobie fajnie. Teraz wyczyszczę ten basen i później Wam nagram, jak to fajnie wygląda, jak jest woda czysta oczywiście. No to więc...